Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Pierwszy wyjazd po dłuższej przerwie. Ostatnio byłem w styczniu, wtedy jak tego Mosinka znalazłem. Nie było warunków i możliwości, bo śniegu nasypało i trochę byłem podziębiony, więc miesiąc prawie przerwy, ale dzisiaj pogoda super. Miałem jechać jutro i w sumie w niedzielę też, bo ale pogoda dzisiaj jest taka piękna, że nie usiedziałem długo, więc godzina jest 10 i jadę na wykopki. Troszeczkę dzisiaj pochodzę, prześpię się u znajomych i jutro drugi dzień będzie kopania. Mam nadzieję, że jutro będzie również tak fajnie, choć nie zapowiada się. W niedzielę właśnie ma być gorsza pogoda, ma temperatura jeszcze bardziej spaść, więc zdecydowałem się dlatego dzisiaj jechać. Dobra, kolejne ujęcie, jak już będę na miejscu. Jestem już w lesie, jest ze mną znajomy. Idziemy we dwóch poszukać dzisiaj jakichś skarbów, może nam się uda. Jak widzicie, trochę śniegu jest, ale w sumie nie tak dużo, tak maksymalnie do 5 cm, więc można spokojnie sobie chodzić z wykrywką. Pierwszy sygnał jest srebro, czyli polmos. Drugi sygnał, kawałeczek pierścienia wiodącego. I kolejny kawałeczek pierścienia wiodącego. I kolejny kawałek pierścienia. Tym razem największy. A teraz kawałeczek zapalnika, ale malutki taki. Widać gwint. Pięknie jest dzisiaj. Tylko że chłodno, ale mamy herbatę. Na przykład. Tak, z prądem. Dobra, szukamy dalej. I teraz wyszła łuseczka z Mausera. Rozwalona, jak widać. I teraz wyszła taka oto łuseczka. A my sobie robimy przerwę na gorącą herbatę i kanapki. A teraz taki kawałeczek pierścienia wiodącego od jakiegoś grubszego kalibru. Możliwe, że 150 mm. I teraz wyszedł taki kawałeczek zapalnika. Jeszcze słońce jest na horyzoncie. Myślę, że godzina, półtora może kopania nam zostało na dzisiaj. I tymczasem kolejny pierścień wiodący, ale akurat najmniejszy taki z tych wszystkich znalezionych. Jeszcze pół godziny i będzie się robić ciemno. Szału nie ma dzisiaj, ale coś tam wychodzi co jakiś czas. I teraz wyszła łuseczka z Mausera. I teraz kawałek pierścienia z carskiej 76. I kolejna łuseczka. Już się zaczyna robić ciemno, więc powoli będziemy się kierować w stronę wyjścia z lasu. I teraz taki żelazny krążek wyszedł. Jeszcze nie wiem, 300-400 metrów i wyjdziemy z lasu. I wyszedł jeszcze kawałek pierścienia. Już widzicie, prawie ciemno jest. A więc idziemy do auta, a jutro drugi dzień kopania. Witam serdecznie, drugi dzień poszukiwań. Wyspałem się, godzina 8 rano. Jestem znowu w lesie. Pierwszy sygnał. I taki element, materiał mosiąc. Chyba kawałeczek jakiegoś zapalnika, jakiś pierścień od zapalnika. Tak mi się wydaje. Proszę bardzo. Drugi sygnał i tradycyjnie wyszedł pierścień wiodący od pocisku artyleryjskiego. I tym razem wyszła łuseczka. Takie fanty to podstawa w lesie. Śmieciuchy. Zbieramy i wywozimy. I wyszła łuseczka. Ale płytko była. Tak. W ściółce leśnej. Ale pogoda piękna dzisiaj. Później kolega ma do mnie dojechać koło 13. Więc wejdę sobie głębiej w las. Później około 12 wyjdę, sobie przerwę zrobię gdzieś na skraju lasu i później znowu wrócimy we dwóch. I teraz wyszła kolejna łuseczka. I wyszło coś ciekawego.
połowa zapalnika, może gdzieś w okolicy będzie druga. Pokręcimy się tutaj. I kolejna łuseczka. Sporo dzisiaj tego się kopie. I teraz wyszło takie aluminiowe jakieś kółeczko. Ptaszki ładnie śpiewają. Nie jest zimno. Ściółka przymarznięta może z centymetr, więc łatwo się przebija. Później ziemia miękka, czasami nawet mokra, taka błotnista miejscami. I tymczasem kolejny kawałek od pierścienia wiodącego. I jest kolejna łuseczka, tym razem od Mosera. I kolejny kawałeczek zapalnika. I następna łuseczka wyszła. Proszę bardzo, takie kółeczko teraz wyszło. I kolejna łuseczka. I taki spory kawałeczek pierścienia wiodącego. I wyszła taka część zapalnika. Zaraz zobaczymy. Coś pisze na tym, ale GR widzę na końcu. HZ05 chyba. Tak, HZ05 GR. O, fajny. I kolejna łuseczka leżała sobie na wierzchu, widać. Jestem już w domu. Jak widzicie, trochę tego udało się nakopać. Kolorku sporo. Dobra, zaczynamy od lewej strony. Kawałeczki zapalników. Jakiś jeszcze pierścień od zapalniku. Materiał mosiądz. Co tam mamy dalej? Czubeczki od nabojów, jedna kulka ze szrapnela, sporo łuseczek w różnych stanach, pierścienie wiodące, jak widać sporo tego udało się nakopać. Dobra, lecimy dalej. Dwa wypychacze od szrapnela. Góra od pruskiego zapalnika HZ05, stosowanego w granatach i szrapnelach, 105 mm. Takie informacje mam. I buźka tego stworka mojego z lasu. Rurka prochowa, chociaż to jest materiał mosiądz. A czytałem w internecie, że zazwyczaj były stalowe. Ale może też stosowano mosiężne. No nie wiem, nie jestem przekonany. Może jeszcze muszę poczytać na temat tego uśmiechu. No, taki stworek z lasu wyszedł. Było zimno, powiem wam. Dwa dni kopałem po kilka godzin. Chyba w piątek 4 godziny. W sobotę też około 4-5 godzin. No ciężko było, ale jak widać warto. Warto było. Może w ten weekend uda mi się również wyskoczyć. Zobaczymy, jak dużo śniegu nie spadnie, to jeszcze gdzieś się wybiorę. I takie to wykopki zimowe. No, nie ma lekko, ale jak się chce, to się coś pokopie. Dobra, pozdrawiam wszystkich. Mówił do was Grosik. Cześć!